Tak, było bardzo ciężko. Zwłaszcza po pierwszym secie byliśmy trochę tacy po lekkim nokaucie. Ale moje, znam te dziewczyny, widzę jak reagują i wiedziałem, że już w drugim secie będzie wyrównana walka. I taka była do końca meczu. No wygrał twardszy po prostu. Bardzo się cieszy, bardzo mnie to cieszy, że zespół wytrzymał do końca. W jednym kawałku. No, my mieliśmy trochę problemów zdrowotnych na boisku, bo Natalia Krawulska grała z kontuzją. Tym bardziej cieszy to zwycięstwo. No, jesteśmy bardzo zadowoleni. Niestety jest mała kontuzja, ale teraz mamy miesiąc przerwy. Mam nadzieję, że wrócę cała i zdrowa na drugą rundę i będzie dobrze. Źle weszłyśmy w ten mecz, nie ma co ukrywać. Ważne, że się podniosłyśmy, potrafiliśmy pokazać, że ten pierwszy set nas nie uśpił i cieszę się, że po prostu wywiozłyśmy stąd 2 punkty. No, jak po wygranym, no to oczywiście, że się cieszę. A cieszę się, bo jestem śmieszny. Cały zespół grał dobrze. Tylko, że w końcówkach jak zwykle nie wyszło, bo każda z nas chce wnieść jak najwięcej i jak najlepiej, żeby było dla zespołu, a no, nam się nie udaje po prostu w tych meczach. Nie wiem, coś po prostu, no faktycznie może jakieś czarne chmury wiszą nad nami. No, bardzo gratuluję nam, jako naszemu pałacowi i tak samo drużynie z Legionowa, bo była walka, szczególnie w tym tiebreaku. Już było gorąco pod koniec. No tak się udało, że tam akurat zakończyłam dobrze ten mecz z zagrywką. Z tego się bardzo cieszę, bo już tam popełniłam kilka błędów. No, było ciężko, ale naprawdę super. Uważam, że mecz był ciekawy i dobrze zagrałyśmy. Zostawimy serce na parkiecie, tak jak dzisiaj zostawiłyśmy. To na pewno damy z siebie wszystko, no, zobaczymy. Drużyna składa się z 6 czy 7 zawodniczek, tak samo duże brawa dla Ady Adamek, tak? Nominalnie drugiej libero, no jak się okazuje pierwszej, drugiej. Ładnie sobie radziła mimo 17 lat. Monika też bez kompleksów zagrała. Ola tutaj miała trochę problemów z przyjęciem, tak? Serwowały dziewczyny w nią, dlatego Klaudia weszła i się fajnie wywiązała ze swoich obowiązków. Także brawo, brawo dla dziewczyn, no ale mówię, jest nad czym pracować, tak? Szczególnie nad własnymi błędami, chłodną głową. Mamy swoje wzloty, mamy swoje upadki. No ale mamy za sobą 3 wygrane mecze i chcemy więcej, jesteśmy głodne zwycięstw, chcemy te zwycięstwa, więc jedzie teraz Police przed nami i też będziemy ciężko walczyć. Generalnie mecz do wygrania, czemu się nie udał, nie wiem. Na pewno za duża liczba własnych błędów, 15 popsutych zagrywek, tym bardziej w bardzo niedobrych momentach, szczególnie po czasach 8 czy 9 siatek, także jak to się sumuje, to już jest set, tak? Bardzo boli to, że tego czwartego seta tam było 21-21, 4 nasze błędy i tu poleciało. Aczkolwiek mam nadzieję, że jest progres w porównaniu do zeszłych meczów. Myślę, że idziemy dobrą drogą, no bo to, mówię, zespół jest młody, teraz mamy miesiąc na przygotowanie się do nowej rundy w zasadzie, bo teraz gramy z Łodzią, później jest miesiąc na rozgrywki do Rio i będziemy walczyli.